Aleksandra pochodziła z Ancyry w Galacji, dzisiejsza Ankara. Miała odmówić udziału w procesji z posążkami Artemidy i Ateny. Podczas wyznania wiary w Chrystusa została skazana na śmierć. Utopiono ją w bagnach w pobliżu rodzinnego miasta około roku 300 lub 310 wraz z 6 innymi kobietami, które wcześniej ślubowały dziewictwo i żyły poszcząc i pełniąc dobre uczynki. Były to Klaudia, Eufrazja, Matrona, Julianna, Eutymia oraz najstarsza z nich Teodozja. Przed utopieniem miały być wydane młodym mężczyznom na pohańbienie. Jednak ci uciekli, kiedy Teodozja pokazała im swoje siwe włosy. Wtedy wszystkie zostały w okrutny sposób torturowane. Obnażono je, bito pałkami, obcinano piersi, ich ciała strugano ostrymi narzędziami aż do kości. Żadna z nich nie wyrzekła się Chrystusa. Ciała męczennic miał wydobyć z grzęzawiska, by je po chrześcijańsku pochować, Teodat, siostrzeniec Teodozji, który od dawna pomagał chrześcijanom. Odwiedzał ich w więzieniach, podnosił na duchu, ofiarował swój hotel na miejsce sprawowania liturgii. Po pochowaniu ciotki z towarzyszkami został zdradzony przez sąsiadów i poniósł karę śmierci przez ścięcie. Jego ciało wraz z wydobytymi z grobu ciałami 7 męczennic spalono. W ikonografii święta przedstawiana jest zawsze w towarzystwie innych męczennic, z którymi poniosła śmierć. Ich twarze są niemal identyczne. Między sobą różnią się praktycznie tylko kolorem szat. Aleksandra ma czerwony płaszcz i białą chustę na głowie. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia świętej Aleksandry, która zostawiła świetlany przykład czystości i męstwa. Niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.